Znam Jan Giel, menadżer Team Siemion Mieseckiej Grupy Zawodowej. Panie Janie, od 40 lat związany jest Pan z boksem i od 40 ponad lat związany jest z Siemianowicami. Dlaczego akurat Siemianowice? Po przeprowadzce z Katowic no była taka alternatywa, żeby tam coś pomagać jeszcze w Kleofasie Katowice. To było jeszcze wtedy GKS, bo tak to było. No ale przeprowadzka do Siemianowic powodowała to, że bliżej było, bo mam 100 metrów do hali, także zgłosiłem się tutaj do sekcji, żeby pomóc. No i od tego się zaczęło i do dziś można powiedzieć, sekcji już nie ma, a ja dalej jeszcze pracuję. To był 1978 rok, to był 1 września akurat, takie było postanowienie, żeby od tego momentu rozpocząć. No i rozpocząłem, najpierw pomagałem troszeczkę tam, powiedzmy, gospodarzowi, potem troszeczkę tam już wziąłem się do treningu, woziłem zawodników na zawody, powiedzmy, takie różne rzeczy. Później ukończyłem kurs sędziego boksu, następnie była okazja zostać instruktorem. Zostałem instruktorem, akurat kurs odbywał się we Wrocławiu na WF-ie, bardzo wysoki poziom, także super to było w tamtym czasie. Proszę powiedzieć, bo ja pan jest pan także sędzią bokserskim. Ile walk pan przesędziował? No byłem. W tej chwili już to jest zawieszone ze względu na nas, jak się to mówi, swoje lata. Przesędziowałem około 4000 walk amatorskich i około 600-700, bo tak dokładnie statystyk nie prowadziłem, walk zawodowych w Polsce, w Czechach, Słowacji, w Niemczech. Teraz przejdźmy do tego, co dzieje się obecnie. Grupa zawodowa Team Siemion został pan menadżerem. Kiedy powstała i jacy najsłynniejsi, tak powiem, z pana stajni byli zawodnicy? Grupa zawodowa powstała w 1998 roku. Tak samo ona, ja taki mam zawsze, że na początku września rozpoczynam jakby tą działalność, bo to jest po feriach, po wszystkim. No, zebrałem zawodników z klubów, nawet naszego wychowanka tutaj Andrzeja Kowalskiego z Siemianowic. Ci, którzy już pokończyli karierę, nie mieścili się w klubach. Było parę dziewczyn, między innymi Siemianowic, również Ewelina Polok. No i tak się zacząłem bawić, jeździliśmy tam na Czechy, na Słowację, do Austrii. Bawiliśmy się tym, poznawaliśmy to. No i tak się to rozpoczęło, czyli już tak samo parę lat jest. Później założyłem sportową spółkę akcyjną w Katowicach. Pierwsza w Polsce, można powiedzieć, w boksie zawodowym, jedna z pierwszych w ogóle jako spółek akcyjnych. No ale tam to nie wszystko poszło tak, jak powinno iść. Dziś spółka nie istnieje. Ja wróciłem z powrotem do Siemianowic, do swoich korzeni, no i dalej po prostu się tym bawimy. No zawodnicy najsłynniejsi, no na pewno ci, którzy zdobywali w tamtych czasach tytuły międzynarodowego mistrza Polski, to był Andrzej Ziora, był Genadij Staruszyńko, to było przy sportowej spółce akcyjnej. No, naszym zawodnikiem był wielokrotny reprezentant Polski, pięciokrotny mistrz Polski, pięciokrotny wicemistrz Polski, Tomek Zepszałka. Obecnie jest Łukasz Rusiewicz, który jest uznawany za największego twardziela kategorii cruiser, który walczył dwukrotnie z Czakijewem, z Ofalabim, z Trojem Rosym, z Herbie Hajdem. To są zawodnicy, którzy zdobywali tytuły mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, czy w zawodostwie, czy w amatorstwie. A on ze wszystkimi przetrwał, poprzegrywał na punkty, no ale z takimi asiorami się nie ma co po prostu wstydzić, że on nawet przegrał na punkty. Nie? A obecnie ilu zawodników i zawodniczek trenuje jako zawodowców w grupie Team Siemion i tutaj właśnie wtedy na treningu grupy amatorskiej? Znaczy się, nasza grupa jest troszeczkę podzielona, bo my mamy zawodników, którzy trenują w różnych miastach. Przykładowo tak jak Łukasz Rusiewicz pochodzi ze Starogardu Gdańskiego i związany ze mną już jest chyba z 10 lat. Adam Grabiec trenuje w Jastrzębiu. Piotrek Tomaszek trenuje w Bielsku Białej. Janek Sałamacha trenuje u siebie, już jest trenerem w Bytomiu.
Część zawodników jest tutaj u nas, to tu jest ze zawodowców w tej chwili Remigiusz Wóz. No i jest cała grupa w tej chwili, bo od tamtego roku, od 1 stycznia, żeśmy postanowili z naszymi trenerami, że będziemy tych młodszych zawodników puszczali na pierwsze kroki, na turnieje tutaj, które odbywają się na Śląsku, żeby oni przeszli taki można powiedzieć, taki chrzest. No i jak na razie mamy 6 zawodników. Z tego oni w tamtym roku stoczyli 15 walk, z tego 10 wygrali. Nie? Czyli wynik jest całkiem obiecujący, bo my aż tak mocno nie przywiązujemy do tego, że oni muszą wygrywać, tylko oni muszą dobrze walczyć. Proszę powiedzieć, słyszałem, że w najbliższym czasie zawody Mistrzostwa Śląska i tam będzie startować zawodnik Szymiana Bita, ale także galę boksu zawodowego, w którym będziemy mogli zobaczyć wyzwaników, kim się między innymi w Eurosporcie. Tak, no 26 rozpoczynają się Mistrzostwa Śląska Amatorów. To tam jest, to jest roczniki kadet, junior i senior. Z naszej grupy w tej chwili tylko pojedzie 2 zawodników, to jest Patryk Skrzypulec, nasz tutaj wychowanek, mieszkaniec Ciemianowic, oraz Daniel Przewieśnik będzie w seniorach startował, no bo niektórzy ze względu albo na choroby, jakie ostatnio ich dotknęły, czy tam powiedzmy naukę w szkole, czy coś, no nie pojadą, bo my staramy się zawsze posłać tych, którzy są przygotowani, zdrowi, a ci, którzy akurat w danym momencie nie mogą, no nie będziemy ich ze szkoły odrywali, z pracy, czy tego, wolimy, żeby oni to robili, co robią, a to jest dla nich zabawa. W piątek wylatuję akurat z Adamem Grabcem do Anglii na walkę. Jest tam dosyć ciekawa walka, 8 rund, jest to już wysoki ranking. Później 10 będzie startował Łukasz Rusiewicz z bardzo mocnym zawodnikiem z Łotwy, który chyba do dziś jest niepokonanym zawodnikiem. Będzie to walka pokazywana przez Eurosport. No a następne plany to już prowadzę w tej chwili rozmowy z 2 stacjami telewizyjnymi. Jeżeli uda się po prostu dopiąć pewne rzeczy, to prawdopodobnie jeszcze albo do czerwca, albo od września będziemy organizowali galę, ale to na razie nie mogę powiedzieć, jakie to stacje, bo konkurencja, jak to mówią, nie śpi, a muszę dopiąć wszystko do końca. Jesteśmy teraz na treningu, w sali w Siemianowicach na przy ulicy Olimpijskiej, czyli też, gdzie kiedyś mieścił się klub Górnik w Siemianowicach, wprawdzie nie sekcja bokserska, bo oni mieli zajęcia na hali z Górnej, ale tutaj mieścił się klub Górnik. Proszę powiedzieć, kogo pan zaprosił w tej chwili na trening i czy każdy może przyjść? Znaczy, że zacznę od tego, że w tej salce, w której jesteśmy, to jest akurat dobudowana, ale salka obok jest salką, w której jak na hali zbornej odbywały się uroczystości związane z Dniem Górnika czy coś, to my tu również na tej salce żeśmy mieli zajęcia bokserskie, bo wtedy nas rozmieszczali albo do starej cechowni, albo tutaj. Wszystkie sekcje były po prostu gdzieś tam rozmieszczane. My żeśmy tu też w niektórych okresach trenowali. No dzisiaj mamy, ta salka jest powiększona, jest bardzo fajna. Na treningi zapraszam wszystkich, którzy chcą dla siebie potrenować, tych, którzy chcą po prostu jeździć na zawody, a w szczególności interesuje mnie grupa młodzieży, która ma 12, 13, 14 lat. Tych najbardziej zapraszam ze względu na to, że jest to bardzo dobry materiał do, jak się to mówi, do obrobienia. I żeby oni mieli z tego przyjemność, żeby właśnie jeździli tak jak Patryk w tej chwili na Mistrzostwa Śląska, na turnieje międzynarodowe, poznawali nowych kolegów, nowe miejsca, a jest to bardzo fajna przygoda. Nie muszą zostać, ciągle powtarzamy, nie muszą zostać ani zawodnikami, ani zawodowcami, mogą to robić dla swojej przyjemności, a kto będzie miał predyspozycję, kto będzie chciał, to my wtedy dopiero z takim robimy z niego zawodnika. Jakie mam wrażenie, można powiedzieć, ostatni Mohikanin, czyli ostatni propagator boksu w Siemianowicach Śląskich, który pamięta jeszcze czasy świetności siemianowickiego boksu?
No, chciałbym do tego wrócić, to co było, no, kiedyś na sali żeśmy mieli, jak zrobiłem nabór, powiedzmy w tamtych latach, to i na sali było 70 zawodników, nie? Czyli to była no, niezliczona ilość ludzi. No dzisiaj cieszymy się, jak mamy 15-20 zawodników na jednym treningu. No ja bym chciał, żeby na każdym treningu było jeszcze troszeczkę więcej, szczególnie dużo tej młodzieży. No chciałbym wrócić do tego, że zdobywaliśmy tytuły Mistrza Śląska, Mistrza Polski, Mistrzowie Ogólnopolski Olimpiady Młodzieży, którą Krzysztof Kurz zdobywał i wielu doświadczeni Wieśka Dyły, Jan Kawałejki, którzy od nas odchodzili i nawet startowali na Mistrzostwach Świata, czyli jakieś tam, jakaś cząstka naszej pracy została włożona, że oni zdobywali takie po prostu sukcesy. Dziękuję bardzo.